tej pracowni czekały pędzle, farby i sztalugi. Obok projekcje, zajęcia i wykłady. Tegoroczny festiwal Warszawa w budowie poświęcony jest artystom działającym w przestrzeni miejskiej. Z tej okazji wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej przygotowano dzień otwarty w Fundacji Atelier Foxal. To miejsce, gdzie co roku ponad 800 osób bierze udział w warsztatach. Fundacja istnieje od ponad 20 lat i od samego początku uczy nowoczesnego myślenia o działaniach plastycznych. Dzień otwarty pozwolił na odwiedziny we wszystkich pracowniach, na lepsze poznanie możliwości artystycznych działań.